Witam, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale po raz kolejny pokażę Wam ciekawe, moim zdaniem, oferty samochodów sprowadzonych z zagranicy. Dzisiaj skoncentrujemy się na samochodach sprowadzonych z Niemiec. Tak jak widzicie, zmieniam coś w formule prowadzenia tej serii. Mianowicie z telefonu przechodzę na laptopa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w finale po wysyłce na YouTube'a. Chciałbym Wam podziękować za wszelkie subskrypcje, udostępnienia, polubienia. Jest nas coraz więcej na tym kanale. Daje mi to motywację do tego, żeby nadal ten kanał rozwijać. Tak jak przejrzycie historię z filmami, to zobaczycie, że przez długi, długi czas, bo to było 2-3 lata, na tym kanale nic się nie działo. W tym roku powiedziałem sobie, że muszę coś zmienić i zacząć więcej, dużo więcej publikować. Także te subskrypcje naprawdę napędzają mnie do tego, żeby coś Wam tutaj regularnie wrzucać. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij na ten przycisk i zaznacz dzwoneczek. Dzisiaj będziemy mówili głównie o autach z Niemiec. Przygotowałem kilka ciekawych, moim zdaniem, ofert. Zacznijmy od Kia Ceed. 2007 rok, 181 tysięcy, 1,6 benzyna. Może krótkie wprowadzenie dotyczące tego silnika. Mamy tutaj do czynienia z jednostką zasilaną benzyną. Tak, natomiast napędzana jest łańcuchem. Ten łańcuch ma to do siebie, że lubi się zużyć, rozciągnąć, co może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do przeskoczenia rozrządu i spotkania tłoków z zaworami. Także miejcie taką świadomość, że jak się zdecydujecie na ten samochód, to trzeba się liczyć z kontrolą tego łańcucha oraz ewentualnie jego wymianą. Gdzieś na Allegro miknęła mi informacja, że zestaw rozrządu do tego auta to jest koszt ponad 700 zł plus robocizna. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ten silnik i instalację gazową, mamy tutaj pośredni wtrysk, natomiast silnik znalazł się na liście Prince'a jako jednostka, która nie toleruje gazu. Jest to związane z słabej jakości zaworami w głowicy. Także użytkowanie tego auta na gazie może prowadzić do przedwczesnego zużycia zaworów w głowicy. To jest informacja zaczerpnięta z internetu. Należałoby ją potwierdzić jeszcze w kilku niezależnych miejscach. Myślę, że dobrym pomysłem jest konsultacja to z jakimiś użytkownikami tego auta, którzy zrobili na gazie no przynajmniej kilkadziesiąt, a najlepiej grubo ponad 100 tysięcy kilometrów. To jest raz. A dwa, porozmawiać z jakimś dobrym gazownikiem, który po prostu miał okazję montować w tych autach instalację gazową i później ją obsługiwał. Prince podaje na swojej liście, że ten silnik słabo toleruje po prostu LPG, dlatego dzielę się z Wami taką informacją. Nie znalazłem również informacji, ona jest bardzo kluczowa przy każdym aucie z LPG, czy regulacja luzu zaworowego jest hydrauliczna, czy płytkowa. To należałoby po prostu wyjaśnić. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani montażem do tego auta LPG, ja miałem okazję takim autem jeździć. Było to auto wyposażone w silnik diesla 1.6. W przypadku właśnie tego diesla 126-8-konnego i 90-konnego bodajże. Mamy do czynienia z autem wyposażonym w skrzynię pięciobiegową, bez koła dwumasowego. I co bym tam jeszcze dodał? Szczególnie ta 128 bodajże konna jednostka bardzo fajnie i sprawnie
przyspiesza. Czuć, że to auto nie ma quadu masowego, te wibracje są większe w porównaniu z modelami konkurencji. Co do środka, to mogę powiedzieć, że wykonane jest z materiałów troszeczkę może gorszej jakości niż Peugeot 308 czy Renault Megane. Natomiast to, co ważne, nie są to materiały, które szybko się jakoś niszczą. Przyciski raczej nie spotkałem się, żeby w seatach były powycierane. Także to jest na pewno na bardzo duży plus. Taką wadą, z którą możecie się spotkać, ja się z tym spotkałem, akurat w egzemplarzu, który mieliśmy okazję serwisować, to było to, że deska rozdzielcza, a w zasadzie pianka, z której deska jest wykonana, odklejała się od stelaża. Od stelażu deskę było trzeba wtedy zdemontować, zawieźć do firmy, która regeneruje deski, żeby podkleiła ją do stelaża. Początkowo myślałem, że może deska jest regenerowana, natomiast po rozbiórce i sprawdzeniu okazało się, że deska jest oryginalna. Na pewno wyjechała z tym autem, nie było śladów demontażu tej deski. I dopiero po rozmowie z fachowcami, którzy naprawiali nam tą deskę, no, potwierdzili nam, że faktycznie w SID-ach jest taki problem, że ta deska odkleja się od stelażu. Także z tym możecie się również w modelu, którym, egzemplarzu, którym będziecie zainteresowani, spotkać. Auto przetarte po boku, cenę widzicie. Lecimy dalej. Tutaj mamy Volkswagena Golfa. 150 koni, manual, 128 tysięcy przebiegu, 14 rok. Także auto zaraz 6-letnie. Natomiast to, co jest ważne i to, co się liczy, czyli ciągle aktualna buda, w której Golf wychodzi. Na co bym jeszcze zwrócił uwagę, na to, że mamy tutaj skrzynię manualną, a nie DSG. 128 tysięcy to jest taki graniczny przebieg, przy którym jeszcze klienci nie boją się wybierać automatu. Generalnie im większy przebieg, tym DSG jest mniej pożądanym dodatkiem w samochodzie. Tak jak widzicie, to uszkodzenie nie jest jakieś groźne. Chciałbym Wam pokazać jeszcze środek. Przelecimy. Tak, mamy airline pakiet. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ te auta są poszukiwane z tym pakietem. Samochód wydaje się być autem zadbanym. Co tutaj więcej mówić? Jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem takiego Golfa lub sprawdzeniem jakiegoś innego auta z grupy Volkswagena, to jestem w stanie Wam to pomóc, czy to zdalnie, przy pomocy na przykład wyciągnięcia historii serwisowej z ASO, albo na przykład przeglądu technicznego z Niemiec lub jakichś zdjęć z wypożyczalni. Ewentualnie fizycznie, wykonując dokładne pomiary tego auta, zdjęcia, czy też diagnostykę basem. Ok, lecimy dalej. Kolejne auto, jakie chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to jest Citroen C5, który się bardzo często u mnie na kanale w serii dotyczących samochodów używanych z zagranicy przewijał. Mamy tu dwulitrową benzynę, 140 koni. Auto co prawda z Szwajcarii, a nie z Niemiec, no ale wrzuciłem je tutaj do naszego dzisiejszego filmu. Z tego względu, że tutaj mamy ciekawą konfigurację. Z jednej strony mamy ten pancerny silnik PSA, 2 litry, 140 koni, który ciężko jest dostępny w Citroenie C5. Większość ogłoszeń to są diesle 1.6, 2 litry HDI, a jak już się pojawia benzyna, to jest ta turbo doładowana 1.6. Natomiast ten silnik jest pożądany na rynku aut używanych, bo ma po prostu bardzo dobrą opinię.
Tutaj może bym też coś powiedział na temat samego Citroena C5. Mianowicie sam samochód jest bardzo dobrze wykonany, bardzo wygodny. Taka ciekawostka, standardowo to auto wyjeżdżało na oponach 225 na 60 R16. No to po prostu są ogromne balony, które nie dość, że auto ma fantastyczne zawieszenie, to jeszcze ma ogromną oponę, która amortyzuje wszelkie nierówności. Świetny samochód do jakichś długich podróży, relaksowania się. Nie jest to samochód, którym zrobicie jakiś super czas od zera do setki. Ten samochód raczej nie lubi szybkiej jazdy, ale lubi taką jazdę autostradową, spokojną, świetnie się tym jeździ. Ma się troszeczkę wrażenie, jakby się jechało statkiem, płynęło statkiem. Natomiast to nie przeszkadza, jeżeli się jeździ bezpiecznie. Okej. Tutaj odnośnie samego zawieszenia, to czasami klienci do nas przyjeżdżają z tymi autami. Najczęściej jakieś problemy z elektryką dotykają to zawieszenie, szczególnie w autach po jakichś kolizjach, gdzie została uszkodzona wiązka. Tam troszeczkę jest tych czynników, które poziomują to zawieszenie. Natomiast jest to dla osoby, która miała kontakt z tymi autami albo generalnie z technologią koncernu PSA, łatwy sposób do opracowania. I to, co czasami się nam rzuca, bardzo wiele, powiedziałbym większość tych samochodów ma wycieki z układu zawieszenia. Mam tu na myśli te amortyzatory albo kolumny resorujące. Tam po prostu z nich często widać, że cieknie płyn. Cieknie. Powiedziałbym, pocą się te amortyzatory, szczególnie z przodu. Natomiast można z tym jeździć bardzo długo. O, inaczej wam powiem. Znam osoby, które jeżdżą tymi autami właśnie z tego typu usterką już na przykład od 3 lat i mają chyba za sobą 60 tysięcy kilometrów i w zasadzie pomiędzy serwisami olejowymi nawet się nie zdarza, żebyśmy tam dolewali tego płynu do układu zawieszenia. Także można z tym jeździć. Inna ciekawostka, tak jakieś 3 lata temu, jak zdarzało mi się jeszcze po prostu jeździć z tymi autami na sprawdzenie do ASO, to rozmawiałem również z serwisantami w kontekście ewentualnej wymiany tych amortyzatorów, jaki to jest koszt i jak często to robią. No to ciekawostka była tego typu, no koszt był zaporowy, chyba jeden amortyzator z wymianą kosztował ponad 1500 zł. Ale serwisanci i to z kilku serwisów autoryzowanych Citroena powiedzieli mi, że u nich jeszcze nie było klienta, który zdecydował się na wymianę tych amortyzatorów. Pewnie to wynikało z ceny usługi i części, ale z drugiej strony, gdyby faktycznie to był jakiś problem, że pojawia się zapocenie tego amortyzatora i on poddaje się, no to do takich wymian by dochodziło. Ten układ zupełnie inaczej funkcjonuje i ma zupełnie inną charakterystykę niż standardowy amortyzator. Jeżeli standardowy amortyzator nam zaczyna cieknąć, no to w bardzo krótkim czasie traci swoją skuteczność. Natomiast w przypadku tego zawieszenia w Citroenie, nawet kiedy te zapocenia się pojawiają, to będziecie co roku zaliczali przegląd techniczny bez jakichkolwiek zastrzeżeń. On zawsze będzie bardzo dobrze tłumił nierówności czy też drgania na stacji kontroli pojazdów. I tutaj bym dodał tak na koniec, można się oczywiście podpierać dzisiaj zamiennikami, a w zasadzie to są chyba oryginały, tylko że sprzedawane poza Citroenem. Koszt takiego amortyzatora, z tego co pamiętam, około chyba 7-800. Także alternatywy się pojawiły, cena przez dwa.
względem ASO, więc są. Tylko pytanie, czy jest sens dla auta, które dzisiaj jest warte tam w przedziale od kilkunastu do powiedzmy 30 tysięcy złotych, inwestować w tak kosztowną naprawę. Lecimy dalej i kolejne auto to jest Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI DSG 235 koni. Auto, które na pewno jako nowe kosztowało kupę kasy, jest bardzo fajnie wyposażone, z tego co pamiętam, delikatnie uszkodzone. Tak jak zobaczcie, multifunkcja, jedynie nie ma nawigacji. Świetne auto, szyber dach. Widać, że ładnie utrzymane, tempomat. Wszystko pięknie, ładnie, cena no rewelacyjna, 9 tysięcy, natomiast tak, DSG przy tym przebiegu to jest dla klienta minus. Z uwagi na to, że samochód, który kosztuje 9 tysięcy, ma na wyposażeniu skrzynię, której remont może kosztować 5 tysięcy złotych. W ogłoszeniu nie ma nic napisane o tym, żeby ta skrzynia generowała jakieś usterki, natomiast trzeba mieć z tyłu głowy, że przed zakupem należy takie auto bardzo dobrze sprawdzić. U nas takie sprawdzenie polega na tym, że podłączamy VASA, szczytujemy błędy z skrzyni biegów, jeśli są, no to sprawdzamy, o co chodzi. Z drugiej strony, jeżeli ich nie ma, to sprawdzamy, jak w ogóle cała mechatronika, płyta z elektrozaworami się zachowuje, czy tam nie ma jakichś tąpnięć z ciśnieniami. Kolejna sprawa to jest koło dwumasowe, sprawdzamy je na postoju oraz później podczas przyspieszania, pozwalamy się tej skrzyni nagrzać, troszeczkę jeździmy dynamicznie tym autem, no i obserwujemy, co się dzieje. I dajemy pewnego rodzaju ocenę. Na to wystawiamy pewnego rodzaju ocenę tej skrzyni biegów. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy, że jeżeli auto ma 235 tysięcy i już 2005 rok, no to już jest nastoletnie, no to trzeba się liczyć z tym, że jakieś inwestycji ta skrzynia będzie wymagała. Ja mogę od siebie powiedzieć, że jeżeli taki olej w tej skrzyni był wymieniany, no to ta skrzynia ma jeszcze szansę tych kilometrów trochę zrobić. Ja widziałem auta, które miały po 350 tysięcy i nie miały interwencji w właśnie tą sześciobiegową skrzynię DSG, która w mojej ocenie jest skrzynią lepszą versus siedmiobiegówki, które były montowane do benzyn. Tyle ode mnie. I standardowo wyciągnięcia historii powin z Volkswagena. Musicie wiedzieć, czy tam był wymieniany olej w tej skrzyni. Ok, kolejne auto, Citroen Berlingo, 2009 rok, 121 tysięcy, 1.6 HDI. Jak ktoś szuka takiego samochodu, to no pewnie się teraz ucieszył, bo tych aut się nie widzi w tych cenach. Te auta kosztują najczęściej po kilkanaście tysięcy złotych, nawet jeśli są uszkodzone i bardzo często jeszcze mają przebieg z dwójką na początku. Samochód dużo lepiej trzyma wartość niż 308 z podobnych lat. Także dla mnie to jest pewnego rodzaju fenomen. Natomiast w sumie nie ma się co dziwić, bo to jest najlepszy taki mały dostawczak na rynku. I w zasadzie żaden tutaj Volkswagen Caddy, Kangoo czy Dacia nie jest w stanie mu dorównać. A jeździłem w zasadzie wszystkimi tymi autami. I mam tu na myśli oczywiście relacje ceny do wartości. Jeżeli chodzi o ten motor 1.6, no to bardzo dobry. Natomiast ja zwrócę uwagę, że tu jest 75-konna jednostka, macie tutaj włożoną krótszą skrzynię. On co prawda, tak jak wychodzi z salonu z tym silnikiem i skrzynią, to jedzie tak sobie przeciętnie. Natomiast jak zrobicie mu chip tuning, dołożycie kilkanaście
No może, no tak, żeby miał ponad te 90 koni, ale poniżej 100, to auto naprawdę zasuwa na tej krótkiej skrzyni. Spalanie macie bardzo niskie. Ja tym autem w trasie potrafiłem zejść poniżej, zdecydowanie poniżej 5 litrów. Tam 4,2, 4,5 to było takie spalanie. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że prędkość nie może przekroczyć 120, ponieważ wtedy przy tej krótkiej skrzyni mamy ponad 3000 obrotów na minutę. Natomiast przechodząc do tego konkretnego auta, tak jak widzicie, z tyłu ten błotnik zarysowany. Chochlik w tym aucie polega na tym, że tutaj nie ma klimatyzacji. Także klimatyzacja jest do dorobienia. Koszt samej robocizny, dołożenia takiej klimatyzacji to jest około 1000 zł. I do tego dochodzi zakup chłodnicy, zakup wentylatorów, jeśli są wymagane, sprężarki, paska, no części potrzebnych do montażu tej klimatyzacji. Chyba pierwszy raz spotykam Citroena Berlingo w tej budzie osobowego, który nie miałby klimatyzacji. Także zwracajcie uwagę na takie rzeczy, szczególnie jeśli kupujecie auta przez jakieś aukcje. Ok, Opel Astra, 16 rok, poniżej 50 tysięcy przebiegu, silnik 1.0, 105 koni. Podejrzewam, że to jeszcze jest jednostka Opla. Auto nowe, bardzo dobrze wyposażone w LEDy, uszkodzone tutaj narożnikiem. Wydaje się, że to nie jest nic poważnego. Tutaj mamy środek, bardzo dobrze wyposażony. No, na pewno należałoby sprawdzić, czy pasy nie zostały wymienione, czy nie było jakiejś ingerencji w airbagi, no i wykonać sprawdzenie przyrządami diagnostycznymi, potwierdzić przebieg, który jest zapisany w tym aucie. Tak jak kiedyś się zakładało, że diesle robią duże przebiegi, to dzisiaj takie auto benzynowe potrafi zrobić bardzo duży przebieg, a z uwagi, że ta technologia nie do końca zawsze wszystkim producentom wychodziła w silnikach benzynowych, bo jest dosyć nowa, to trzeba brać pod uwagę, że te silniki się zużywają szybciej niż diesla. Ok, tu byśmy mieli tą Astrę pokazaną, 35 900, tak jak widzicie. Ciekawe, ile nowa kosztuje. No podejrzewam, że między 70 a 80 tysięcy. Tak wyposażona. Ok, kolejna C5, też ją Wam pokażę. No tutaj mamy dwulitrowy benzynowy silnik. Auto co prawda jest z Belgii sprowadzone. Natomiast ono jest tutaj z tyłu uszkodzone. Nie mamy automatu. Tak, tutaj macie ją uszkodzone z tyłu. No, może coś bym tutaj wspomniał o autach z Belgii? Stereotypowe opinie mówią o tym, że najgorsze samochody są do kupienia we Francji. Są najbardziej zniszczone, wszędzie pośrupane i Francja w zasadzie na równi jest traktowana z Włochami. A jeszcze w przypadku samochodów z Włoch to wchodzą w grę jakieś masowe przekręty z leasingami, jakieś auta pokradzieżowe i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze auta podobno są z Szwajcarii. W Niemczech to oczywiście te auta też są w niebywale dobrym stanie, a Belgia to jest taki środek pomiędzy okropnymi Włochami i Francją, a zajebistą Szwajcarią i świetnymi Niemcami. Z mojego doświadczenia takiego serwisowego i tak jak Wam sprawdzam te samochody przed zakupem, ja nie dzielę samochodów na te lepsze z Niemiec czy z Szwajcarii i na te gorsze z Francji czy też Włoch.
Generalnie każdy rynek rządzi się swoimi zasadami, jeżeli chodzi o historię serwisową, jeżeli chodzi o ceny samochodów i no, trzeba po prostu wiedzieć, jak warto wiedzieć, z jakiego kraju jest prowadzone auto i to już daje nam jakiś pogląd, czego możemy się spodziewać. Ja na przykład w przypadku samochodów z Niemiec bardzo często widzę, że te auta wyjeżdżają z bardzo kiepskim wyposażeniem, nawet marek premium, gdzie naprawdę mi się nie zdarza za często, żeby auto z Francji czy z Włoch, mówimy tutaj o grupie Waga, wyjechało z podstawowym wyposażeniem. Natomiast w Niemczech to jest bardzo podobnie jak w Polsce, a nie widzę za dużego sensu ciągnięcia takiej podstawowej ciągnięcia, sprowadzania takiej podstawowej Skody Octavii do Polski z Niemiec, jeżeli takie samo auto za, powiem Wam szczerze, mniejsze pieniądze niż w Niemczech kupicie tutaj u nas w kraju z jakiejś firmy leasingowej. Także krótko podsumowując ten mój wywód, są samochody, które są zniszczone, podrapane i zarówno takie auto dostaniecie w Niemczech, jak i dostaniecie we Włoszech. I tyle w temacie. Po prostu trzeba się kierować rozsądkiem, sprawdzać te samochody przed zakupem, dokładnie je oglądać, no i sprawdzać, jak wygląda ta cena na tle rynku. I tyle. A jeżeli chodzi o historię serwisową, to też tam bardzo wiele mitów narosło. Mówi się o tym, że auta z Włoch czy z Francji nie mają historii serwisowej. Wydaje mi się, że tego typu mity to budują właśnie osoby, którym zależy na tym, żeby taka przeciętna osoba, która jest zainteresowana samochodem, jak zobaczy, że w aucie z Francji nie ma na przykład książki serwisowej, no to odpuści temat, no bo francuskie auta nie są serwisowane. No, guzik prawda. I no na tym nieuczciwe osoby po prostu żerują. A z drugiej strony książka serwisowa w aucie z Niemiec nie oznacza, że to auto było serwisowane. Trzeba po prostu zawsze takie dokumenty potwierdzać. I to oczywiście za Was jesteśmy w stanie zrobić. Przejdźmy do kolejnego auta. Audi A3. To Audi jest prowadzone z Danii. Ja je wybrałem ze względu na to, że tutaj mamy 1,6 MPI, 102 konie. Bardzo fajny samochód, bardzo tani w eksploatacji. Z rewelacyjnym motorem. Oczywiście ten motor można zagazować. Podstawowe co prawda wyposażenie, ale to auto jest bardzo dobrze zrobione. Także no, mogę te samochody polecić, szczególnie jeśli nie ma tam tego dwulitrowego diesla, bo wydaje mi się, że lepiej jest kupić takie auto za 10 tysięcy niż tego 2.0 TDI za podobne pieniądze. Albo w zeszłym tygodniu sprawdzałem takie auto, które kosztowało 7 tysięcy złotych i można było nim wracać na kołach. Miało 280 tysięcy przebiegu. Klient się na niego zdecydował, natomiast po prostu wiedział, bo mu przekazałem informację, jaki tam jest kod silnika i czego może ewentualnie się spodziewać za jakiś tam czas. To nie był jakiś ideał, natomiast cena była dobra po prostu. On sam mi powiedział, że to był młody człowiek, że kupuje go na rok, maksymalnie 2 lata, a jeśli coś się zacznie w tym motorze dziać, no to będzie chciał go sprzedać. No samochód w oryginalnym lakierze, tam był uszkodzony zderzak, ale nie mówmy o autach, które zostały już sprzedane, tylko szukajmy takich ofert, z których możecie jeszcze skorzystać. Bardzo fajne auto, jeśli macie okazję kupić takie auto właśnie za nieduże pieniądze, no to się decydujcie, bo zwróćcie uwagę, ile kosztuje jeszcze poprzednia generacja, bo bardzo często te auta właśnie mają cenę około 10 tysięcy, mam tu na myśli za jakieś fajne egzemplarze.
samochód bezwypadkowy nie powinien rdzewieć, ponieważ Audi ma bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Oczywiście jest ocynkowane. Ok, i tutaj dobiegamy do końca naszej dzisiejszej listy. Ford Mondeo 2013 rok, także już końcówka produkcji tej generacji. Mamy Power Shifta, czyli dwusprzęgłówkę od Forda. To była bodajże druga na świecie dwusprzęgłowa skrzynia. Pierwsza oczywiście to DSG, później był Power Shift i chyba dopiero później wystartowała Alfa ze swoją dwusprzęgłówką, no i Renault dołączyło. Natomiast problem z tego typu, że ta skrzynia jest od bardzo dawna w ofercie Forda, ale jakoś ja nie widzę tych aut używanych z tymi skrzyniami. Ba, powiem Wam więcej. Najczęściej jak widzę Forda z tą skrzynią, to jest zdecydowanie tańsze od manuala. Nie mam doświadczenia, ciężko mi jest powiedzieć. Naprawdę mało jest informacji na ten temat. Natomiast z tego, co się czasami słyszy na serwisie Forda, no to te skrzynie lubią mieć jakieś problemy. Nie znam też osób tutaj w Polsce, które zajmują się ich naprawą. Oczywiście możemy podłączyć IDS-a na Forda, czyli serwisówkę Forda, i ją w jakiś sposób spróbować sprawdzić. Natomiast już za bardzo nie pomogę Wam w kwestii serwisu naprawy tej skrzyni. Nawet nie wiem, jak tam przypadają interwały związane z wymianą oleju. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę, no to niech się wypowie w komentarzach, ewentualnie podlinkuję jakiś wartościowy artykuł. Natomiast to, co mi się w tym aucie podoba, to zwróćcie uwagę na wyposażenie tego auta, bo jest naprawdę świetne w porównaniu z polskimi flotówkami. No i dwulitrowy diesel od PSA, który jest rewelacyjny. 21 900, no, cena też bardzo dobra i w zasadzie tym autem możecie je kupić i je eksploatować. 246 tysięcy. No, przebieg jak na auto klasy średniej z tego rocznika adekwatny. Natomiast do potwierdzenia, nie łudźcie się, nie dajcie się też oszukać na coś takiego, że mamy 246 tysięcy. Auto wygląda w środku bardzo dobrze. Jeździ fajnie, jest fajna cena i ja je kupuję, bo to auto może mieć równie dobrze 400 tysięcy przebiegu, ewentualnie jakąś wadę ukrytą. Także każde auto przed zakupem należy skrupulatnie sprawdzić i z mojego doświadczenia wynika, że no, czas zainwestowany w sprawdzenie auta no, przynosi bardzo dużą stopę zwrotu. 508, 1.6, 13 rok, także to już jest takie porównanie do tego naszego Mondeo, klasa ta sama. Moim zdaniem chyba jedno z najpiękniejszych aut w tej klasie, w tamtych latach produkcji. No i tutaj mamy takie uszkodzenie. Płyta podłogowa taka sama jak w C5, bardzo duże części od C5 pasuje do tego auta. Co tutaj chciałbym Wam zaznaczyć, to jest akurat 1.6 HDI, więc słabszy silnik, jest 6-obiegowa skrzynia. Można ten motor podnieść powiedzmy tam do 130 kilku koni, nic się nie dzieje, później może być problem ze skrzyniami. Te skrzynie można oczywiście naprawiać, regenerować, części są dostępne, nie są to jakieś wielkie koszty. Koło dwumasowe występuje już w tych wersjach. Co więcej, fab jest mokry, nie sprawia problemu. Fajne auto. Generalnie fajne auto, co tutaj by nie mówić. Też oferta z Belgii nam tutaj wpadła. Słuchajcie, to była ostatnia propozycja, którą Wam przygotowałem. Kolejny materiał pojawi się już w przyszłym tygodniu. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakieś zapytania odnośnie tych samochodów lub jakichś innych, które chcielibyście zweryfikować, czy to w zakresie historii serwisowej,
jakieś zdjęcia auta po wypadku, czy też po prostu chcielibyście się z nami umówić na diagnostykę tego auta, to piszcie do mnie na mojego maila j.tomczak21@gmail.com oraz j.tomczak21@o2.pl. Ja postaram się kontakt do mnie zostawić w komentarzu. W komentarzu też zamieszczę Wam linki do artykułów dotyczących możliwości sprawdzenia takiego auta po numerze VIN. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.